Dzień dobry. Pokażę Państwu dzisiaj tutaj takie pożywne danie na takie jesienne, niedzielne dni. A mianowicie jest to karkówka, ziemniaki i buraki ćwikowe. Bardzo to jest pyszne i pożywne i polecam do całej rodziny. I tak w przybliżeniu powiem, jak to się robi, ale będę jadł, bo to tak smakowicie wygląda, że muszę to próbować. Karkówka to jest z takiego gada domowego, świni. Bierę to. Kraję na takie kawałki, jak kotlety. Następnie to smaruję przyprawami, pieprzem, solą. Mogą jeszcze być jakieś inne, czosnek. I odstawię na 2 godziny w zimne miejsce. Później to daję do blachy lub naczynia całoodpornego i piekę w temperaturze około 180 stopni, by tak do miękkości, żeby to się przerumieniło. To będziecie Państwo już sami widzieli. Gdy się ugotuje, to wyjmuje i może wam podawać. Ziemniaki to chyba każdy wie, jak się gotuje. To też mam takie ekologiczne, swojskie. Buroki, no to też. To w domu swoje się robi. Cena torku unesę z chrzanem. Bardzo, bardzo dobre. I sosik taki też własny roboty. A sosik to już nie będę głodał, jak to się robi, bo to każdy do swego gustu sobie tu może zrobić. Ale naprawdę, to jest pyszne. Także polecam to na niedzielę gospodyniom, żonom, kochankom, żeby swoim chłopom, dzieciom, rodzinie przygotowały takie coś. To na pewno pojedą i będą zadowoleni, syci na całą niedzielę. Byście w przybliżeniu pokoze, jak to pięknie i smakowicie wygląda. Czym tego więcej, to tym lepiej. Także życzę wszystkim smacznego, miłej niedzieli, bo dzisiaj jest taka ładna, słoneczna niedziela. Można wejść później po takim sytym obiedzie na spacer, trochę spolić tego, bo to jest bardzo kaloryczne. Dziękuję Państwu. Zapraszam na moje następne odcinki.